Wspięła się na palce i przysunęła oko do wydłubanej szpary w dykcie. Przez trzycentymetrową centymetrową dziurkę zobaczyła trawnik i skrabek starego drewnianego domku na narzędzia. Mało widziała, ale usłyszeć mogła wiele. Szpara wpuszczała do jej celi wszystkie odgłosy otaczające to okropne miejsce. Odniosła nawet wrażenie, że przez przebywanie w ustawicznej ciemności jej zmysł słuchu jakby się wyostrzył. Uznała to za łaskawość losu. Tego właśnie potrzebowała. Intensywnych dźwięków, które zagłuszą złe myśli i osłodzą kolejne godziny w zamknięciu. Na nic bardziej zbawiennego niż szum drzew i świergot ptaków nie mogła liczyć. Oparła się o ścianę i wsłuchała w dźwięki dochodzące za okna. Nie cieszyła się nimi długo. Ptasie trele przerwał metalicznych robot źle naoliwionych zawiasów w drzwiach domu. Znała go na pamięć. Słyszała to samo zgrzytanie regularnie każdego dnia o tej samej porze. Dawał początek kolejnym odgłosom: krokom i głuchemu skrzypieniu, jakie wydają spod siebie podeszwy gumiaków. Kroków powinno być dwadzieścia trzy. Zaczęła liczyć. Osiem, siedemnaście, dwadzieścia dwa. Teraz powinno nastąpić uderzenie metalu o metal. Nie można go z niczym pomylić. Tego pada rączka blaszanego wiadra. Zaraz potem cicho kliknie otwiera na kłódka i skobel odbije się od drzwi. Chwilę później zacznie się ujadanie. Biskliwe, podlizujące się, żeby dostać żarcie z wiadra. Zwierzęta kochała, ale tego skowetu wręcz nienawidziła. Za każdym razem, gdy go słyszała, zamierało w niej serce. Na szczęście ujadanie szybko ustało. Psie pyski musiały się dorwać do miski. I znów skobel, kłódka. Pięć trzynaście, dwadzieścia. Trzy. Klamka, wycieraczka, szur, szur podeszwami. Głosy przyniosły się do wnętrza domu, tuż nad jej głową. Niedługo zacznie gwizdać czajnik ze szafa w sieni. Znów klamka, wycieraczka i dym z papierosa palonego w drodze do furtki. Wyczuję go dotrzy aż tutaj. Jesteś tam? Usłyszała nagle za ściany z cegieł. Nie śpisz? Szedł był cichy niż zwykle i pozbawiony żarliwości, jaką słyszała jeszcze kilkadziesiąt godzin temu. Podeszła do muru i przytuliła do niego policzek. Jestem. Jaki dziś dzień? Nie wiem, chyba wtorek. A godzina? Po szóstej rano. O szóstej karmią psy. Regularnie? Tak, dlaczego pytasz? A jak myślisz? Ktoś, kto dba o zwierzęta, nie może być złym człowiekiem. Gdyby tylko Danka mogła zobaczyć jej rany. Kończy mi się świeca, usłyszała. Oszczędzam, ale ile można siedzieć po ciemku? Może jak ich zawołam, to przyniosą mi nową. Nie wołaj, się cicho i się nie odzywaj. Przez chwilę rzeczywiście milczała. Słychać było tylko jak plaska bosymi stopami o posadzkę, po czym pociera zapałkę odraskę. Może wystarczy na godzinę, mruknęła, przynajmniej nie rozbiję sobie głowy. A tak w ogóle przestaje mi się to wszystko podobać. Za długo to trwa. Jak ci się wydaje, kiedy nas przerzucą? Przerzucą? No dalej na zachód. Ja wybrałam Berlin. A ty, Bangkok. Danka się roześmiała, nie ma go na liście. Musiałaś się pomylić przy wypełnianiu ankiety. Nieważne, byle nas jak najszybciej stąd zabrali. Ta dziura to tylko przystanek, poczekalnia, a potem sama wiesz, tylko że mnie się już nie chce czekać co innego mi obiecywali na pewno nie te ohydne lochy. Pozwoliła jej marzyć, sama wstała z kucek i podeszła do drzwi. Musiała sprawdzić, czy na górze jest całkowita cisza. Kiedy przez kilka długich sekund nic się nie działo, usiadła na materacu i ściągnęła poszewkę z poduszki. Nadgryzła zębami brzeg i pociągnęła. Materiał rozdarł się na dwie połowy. Jedną zawinęła grubo wokół palców u prawej dłoni, drugą zacisnęła na nadgarstku. Sprawdziła, czy przegub jest na tyle usztywniony, by nie wykręcił się ani nie zwichnął. Odsuń się od ściany. Powiedziała do danki, kucając na podłodze. Po co? Po prostu odejść. No już, na bok. Zacisnęła dłoń w pięść i przyłożyła do cegieł w miejscu, gdzie od dwóch dni wydrapywała zaprawę. Najpierw uderzyła lekko, na tyle by wyczuć, czy warstwa poszewki ochroni jej kości przed złamaniem. Do straskanej dłoni nie wezwą przecież lekarza, zrośnie się krzywo i boleśnie, o ile nie wda się kolejne zakażenie i nie dostanie znowu gorączki, wtedy to już na pewno będzie po niej. Może lepiej zrobić to lewą dłonią, w końcu do codziennych czynności używa jej znacznie rzadziej, więc aż tak szkoda nie będzie, jeśli ją uszkodzi, tylko że lewa jest słabsza. Kiedyś próbowała trzymać nią rakietę tenisową, trzymać, bo trudno było to nazwać grą. Piłka lądowała albo poza kortem, albo na siatce. Musi być prawa. Uderzyła mocniej, ale cegły ani drgnęły. Tyle wyskrobała tej zaprawy, że powinny się poruszyć. Zacisnęła zęby i łupnęła ponownie. Raz, drugi i trzeci. Jedna odlepiła się od skruszonego spoiwa i przesunęła w głąb muru. Poszewka zaczęła nasiąkać krwią, ale ona nie przestawała tuć dłonią w mur. Jezu, do dopomóż ten jeden cholerny raz. wesil się i rusz te pieprzone cegły. Spadły. Zaledwie dwie, ale i tak uznała to za sukces. Ręka jej drżała, kiedy odwijała czerwony od krwi strzępy materiał. Zdarta skóra piekła podmuchała więc w nadziei, że poczuje ulgę. Ból zależał, ale tylko na chwilę brud z poszewki zaczął już robić swoje mogła jedynie polizać pokaleczoną dłoń by zmyć z niej bakterie w końcu przestanie piec pocieszyła się, by dodać sobie otuchy ważne, żeby kości wciąż były całe dla pewności poruszyła palcami bolały przy rozprostowywaniu, ale nadal funkcjonowały a teraz podejdź powiedziała do Danki, po czym położyła się na podłodze i wsunęła dłoń przez małą niszę widzisz mnie? po drugiej stronie błysnął płomień świecy nawet czuła jego ciepło i dłoń tamtej, kiedy dotknęła jej ręki Pokaż się, schyl się i przysun świecę do twarzy. Dziewczyna zrobiła co jej kazała: płomień oświetliwiejszy szyję, jasne włosy i słodką buzię. Miło mi cię poznać, Danko. Widziała jak się uśmiecha, zwyczajnie, jak to przy zawieraniu znajomości. Aleś ty ładna, przyznała, przyglądając się jej dużym oczom i dołką w policzkach. Szkoda tylko, że głupia. Nie będzie żadnego przerzutu do Berlina. Nigdy stąd nie wyjdziesz. Nigdy. Rozumiesz? Elektroniczny budzik nastawiony na siódmą rano dzwonił w sypialni Reni, nieprzerwanie od minuty. Dorota Lewicka otworzyła drzwi, by potrząsnąć córkę za ramię, ale zamiast tego stanęła w progu i wstrzymała oddech. Wystarczył jej rzut oko na pokój, by zrozumiała, że dziewczyna nie nocowała w swoim łóżku. Było starannie zasłane, nawet zbyt starannie jak na jej standardy. Na biurku leżały klucze do mieszkania, obok nich złożona na pół kartka a na niej długopis. Przeczuwała, że to list, nie taki zwykły, w którym informuje się o późniejszym powrocie do domu, albo zostaniu na noc u przyjaciółki. Reni nie miała przyjaciół, a przynajmniej Lewiska nic o nich nie wiedziała. Jeśli jednak byli to w sieci, nie na żywo. By przyjaźnić się w świecie realnym trzeba bywać między ludźmi, a tego Reni unikała. Zaczęła się odsuwać od rówieśników kilka lat temu, zaraz po skończeniu podstawówki. Nie spędzała czasu z innymi dziewczętami, plotkując o chłopakach, bolesnych miesiączkach czy nowych lakierach do paznokci. Trzymała się od tego z daleka. Lewiccy uznali, że to bunt typowy dla młodzieży w jej wieku, kontestując wszystko i wszystkich. Bunt jednak się przeciągnął aż do czasu w liceum. Reni wolała zaszywać się w pokoju ze słuchawkami na uszach, zamiast marnotrawić czas na dyskotekach wtedy zrozumieli, że nieodwracalnie zmieniła się w odludka. i Doszli do wniosku, że jest im to na rękę, zwłaszcza że w tym samym czasie zaczęły się problemy z młodszą córką, więc przynajmniej Reni mieli stale na oku. Zdawało im się, że dziewczyna nie odczuje dociśniętej z śruby, gdy po drugiej ucieczce Sary zamienili mieszkanie w kontrolowane więzienie z fabrycznym zegarem, w którym odbija się karty wyjść i wejść. Nie mylili się. Poddała się bez protestów. Co jakiś czas burczała tylko pod nosem w ramach niezadowolenia, ale potem szybko cichła. Więc o co chodzi z tym pustym pokojem i zasłanym łóżkiem? Dorota Lewicka wzięła kartkę do ręki i zaczęła czytać. Jest siódma rano, dzwoni budzik, nastawiłam go jak zwykle, w końcu to wy wytresowaliście mnie do tego, bym była obowiązkowa i pewnie się już dziwicie, że mnie nie ma. Biegacie po mieszkaniu i sprawdzacie, czy zabrałam swoje ubrania i buty. Zatem tak. Zabrałam. Tyle, ile mi potrzeba, czyli niewiele. Zaraz zaczniecie przetrząsać moje biurko w poszukiwaniu czegokolwiek, co powie wam, dokąd mogłam pójść. Nic nie znajdziecie. Szkoda fatygi. Teraz wrzeszczycie na siebie, że zawaliliście na całej linii, skoro wasze więzienie nie zadziałało, skoro uciekłam. Na mnie też klniecie, bo okazałam się niewdzięczna i w ogóle jak mogłam to zrobić? Mogłam i zrobiłam. Ale nie wam, tylko sobie. Mam dwadzieścia lat, a to wystarczająco dużo, by żyć po swojemu. Nie zaakceptowalibyście tego kim jestem, więc robię wam przysługę. Uwierzcie mi, to dla waszego i mojego dobre. Jeśli zastanawiacie się czy do was wrócę, to jeszcze tego nie wiem. Mam dużo czasu, żeby zadecydować czy tego chcę. Tak czy inaczej, nie próbujcie mnie szukać, bo i tak nie znajdziecie. Mamo, słabo się dla nas starałaś. Myślisz że znałaś Sarę i mnie, ale nie masz pojęcia jakimi jesteśmy ludźmi i dlaczego nie ma nas teraz przy tobie. Ta zawieszka przy moim plecaku, o którą pytałaś, znajdź w internecie, co oznacza, może wtedy otworzą ci się oczy. To taka mała podpowiedź, skoro sama nie zdołałaś, a raczej nie chciałaś zauważyć, kim naprawdę jestem. Tato, tobie nie mam nic do powiedzenia. Długo się zastanawiałam nad tym, co mam ci napisać, ale w końcu doszłam do wniosku, że nie ma takich słów, jakich powinnam użyć, by określić to, co chciałeś mi zrobić. PS. Mój telefon nie działa, zniszczyłam kartę. To na wypadek, gdybyście jednak próbowali mnie namierzyć. R. Dorota lewiska długo jeszcze trzymała list w dłoni. Miała wrażenie, że w mieszkaniu nagle zrobiło się przeraźliwie cicho, nie słyszała szumu wody ani pogwizdywania męża pod prysznicem. Zrobiła to. Jej druga córka zostawiła ją samą. Zajrzała pod łóżko, by sprawdzić, czy zniknął stamtąd plecak, tak na wszelki wypadek, gdyby to miała być tylko próba jakiejś nieczystej gierki, w którą córka zapragnęła się zabawić. Ale wtedy by go nie zabrała, wzięłaby tylko małą sportową torbę. Poduszkiem było pusto, podobnie jak na półka, gdzie Reni trzymała pod koszulki i ulubione spodnie ściągane w pasie na troki. Co tak stoisz? usłyszała głos męża. Stał za nią owinięty ręcznikiem wokół bioder, drugim tarł po głowie, by wysuszyć włosy. Gdzie jest Reni? Chyba nie poszła znowu na cmentarz. Usiadła na brzegu tapczanu i zapatrzyła się w okno. Robiłam co mogłam. Gdzie jest Reni? powtórzył twardo. Nie ma, odeszła. Podała mu kartkę, ale ledwie na nią spojrzał. Wystarczyło, że przeczytał ostatnie zdanie, by zrozumieć, co się stało. Podniósł rękę, zamachnął się i uderzył ją w skroń. Zbinała się na łóżku i zasłoniła przed kolejnym ciosem. Tym razem się powstrzymał i tylko wrzasnął. Usłyszała, że wychował suki, nie córki, że nie pilnowała dziewuch, jak należy. Masz ją znaleźć, słyszysz? huknął. I przyprowadzić tu do mnie. Dobrze. Bąknęła, ledwo poruszając ustami. Nachylił się nad jej głową. Nie słyszę. Znajdę Reni. Na litość bosko! wyszedł z pokoju słyszała jak z szafy w sypialni wyjmuje garnitury i jak szczęka małe pudełko w którym trzyma spinki do koszuli firmowe z logo konserwatywnej partii. znaczek na szpilce też z logo tkwił na stole w klapie marynarki razem z jakimś drugim świętym znaczkiem świętym bo spadło na niego kilka kropel święconej wody kiedy uroczyście otwierali ich klub był biskup byli oni wszyscy zadowoleni i dumni ze swoimi żonami ona też poszła, choć wcale nie miała ochoty. Włożyła najlepszą sukienkę i zawiesiła na szyi perły. Dużo się uśmiechała i mało mówiła. Odliczała kwadranse do końca uroczystości. Trzymał ją blisko przy sobie, obejmował ramieniem i przedstawiał kolegom. Wtedy jeszcze wspominał o ich córkach, nawet z dumą. Na ostatniej popijawie z okazji Nowego Roku już o nich nie mówił. Na pytania o Sarę i odpowiadał zdawkowo. Och, dzieci, mówił. Każdy wie, jak to z nimi jest. Nie wiedzieli, bo nie mieli pojęcia, że młodsza z córek stała się dla ojca synonimem wstydu. Naprawdę to powiedział? Że wychowała suki? Poczuła pieczenie w klatce piersiowej. Oby to był zawał, pomyślała. Najlepiej podwójny byłaby szansa, że nigdy się nie ocknie. Chyba nie zamierzasz tak siedzieć, dotarło do niej, kiedy zajrzał ponownie do pokoju reni. Od siedzenia jej nie znajdziesz. Kiedy wrócę z pracy, powiesz mi gdzie jest. Lepiej mnie nie zawiedź. Trzasnęły drzwi i znów była cisza. Poszła prosto do kuchni, złapała zależący na stole telefon. Była tylko jedna osoba, która przychodziła jej na myśl. Jeśli ona jej nie pomoże, chyba całkiem odejdzie od zmysłów. Odczekała aż pojawi się sygnał, po czym oblizała spierzchnięte usta. Halo? Pani z nią była wczoraj pod cmentarzem. Widziałam was z okna. Wyrzucała z siebie słowa. Zniknęła. Tak, Reni. Po co się z panią spotkała? Z czego chciała? Niech pani nie kłamie, że o niczym nie wie. Niech pani nie kłamie, że o niczym nie wie. Głos słuchawcy nie był już tak miły jak wtedy, gdy widziały się w mieszkaniu lewickich. Kobieta krzyczała i płakała jednocześnie. Tłumaczenie Julii, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem jej córki, mijało się z celem, ale wiedziała już, że dziewczyna przemyślała ich rozmowę i postanowiła działać. Wybrała siebie i własne szczęście dlatego rozpłynęła się w powietrzu. Kolejne pytanie ją zmroziło. Odczekała dłuższą chwilę i odpowiedziała zdecydowanie, że nie zamierza przyłączyć się do poszukiwań. Nie tym razem. Zakończyła tę szorską wymianę zdań, tłumacząc, że ma na linii drugą rozmowę. Górny czekał na połączenie od kilkunastu sekund. Gdy się odezwał, od razu wyczuła, że coś jest nie tak. Zabielski nie żyje. Powiedział po chwili: ten od koni, znaleziono go w stajni. Wygląda na to, że doszło do wypadku. Chcesz jechać? Jest tam w środku, w boksie po prawej daria siedemnastoletnia wolontariuszka ubrana w luźną żółtą podkoszulkę i czarne spodęki sięgające kolan pchnęła drewniane drzwi stani i weszła na klepisko złożone słomą koński zapach wypełniał pomieszczenie mimo otwartych okien daria sięgnęła po oparte o ścianę widły i przyblokowała nimi drzwi by do stajni wpadło więcej świeżego powietrza przyszłam godzinę temu żeby oporządzić harfę i kłóca przed pierwszą jazdą Wyjaśniła ze łzami w oczach. Wszystko przez to naniesione stare błoto. Wchodzi koniom pod podkowy i między strzałki. Czasem nawet z kamieniami, a to dla zwierzaków piekielnie bolesne. Przede wszystkim nie denerwuj się. Górny uśmiechnął się do niej uspokajająco. Zaraz wszystko wyjaśnimy. Po prostu opowiedz, co się stało. Od samego początku. Dziewczyna pokiwała głową i wzięła głęboki oddech. Wczoraj, kiedy stąd odjeżdżałam, ustaliliśmy z panem Zabielskim, że czas wymieść wszystko z boksów i dokładnie polać klepisko wodą. To konieczne, jeśli chce się wypłukać brudy z kątów. Mieliśmy się zabrać do tego we dwoje. Ja zawsze prosiłam pana Zabielskiego o cięższe prace, bo potrzebują dużo ruchu. Przyznała z nieumiejętnie ukrywanym wstydem. Musiała ją deprymować jej niewielka otyłość, bo przy okazji zasłoniła brzuch rękami. Umówiliście się na dziś? Zapytała Julia. Tak, na wieczór, zanim konie wrócą z popasu. Miało już trafić do czystych boksów. Zwykle wymieniamy wyjściółkę raz w tygodniu. Przyjeżdżam tu wtedy dwukrotnie, z rana, by przygotować harfę, do jazdy i po południu. Pan Zabielski nigdy wcześniej nie czyścił stani bez ciebie? Może tylko wtedy, gdy byłam chora, zamyśliła się Daria. Nie wiem, dlaczego akurat wczoraj zmienił zdanie i zaczął to robić beze mnie. Pewnie nie mógł patrzeć, jak konie męczą się w tych nieczystościach. On tak bardzo je kochał, zlitował się nad nimi i wziął się do roboty sam, rozwinął szlauch koń się spłoszył i zresztą, niech państwo sami zobaczą. Podprowadziła Julię i górnego pod drzwi boksu i odsunęła skobel. Ciało leżało na sumie pod żłobem, twarzą w dół. Lewa ręka zabielskiego była wykręcona na plecy, prawa tkwiła pod brzuchem, nogi miał podkurczone. Harfa go tak załatwiła, powiedziała Daria, po czym wskazała głową na przeciwko. To ta czarna, grzywiasta. Za dnia jest narowista, ale krzywdy nie zrobi. Gorzej jest po zmroku, kiedy odpuszczy i idzie echo. Wilki, spytała Julia. Tak, wycie, przerażające. Każdy koń, który słyszy, wycie, zaczyna panikować. Harfa nie jest wyjątkiem. Pan Zabieski musiał o tym wiedzieć, po co miałby zaczynać sprzątanie stajni po zmierzchu? daria popatrzyła z przyjęciem na ciało właściciela stadniny nigdy wcześniej nie widziała zwłok a do tego nie była pewna czy dobrze zrobiła dzwoniąc na policję zamiast po pogotowie kiedy weszła do boksu harfy i zobaczyła zabielskiego była pewna że mężczyzna zemdlał chwyciła go za dłoni i od razu poczuła jej chłód złapała harfę za uzdę i wyprowadziła ją z boksu zaraz potem wybrała dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem ale czy słusznie czekając na przyjazd radiowozu próbowała go cucić na siłę szarpnęła kilkanaście razy jego tułowiem i przykładała palce do tętnicy na jego szyi ale nic nie wyczuwała dziwnie się wczoraj zachowywał odrona był nieswój mało mówił dużo rozmyślał kiedy odjeżdżałam stąd przez czternastą nawet nie wyszedł do mnie by się pożegnać zamknął się w biurze i tylko rzucił przez drzwi żebym wzięła sobie dziś rano wolne i przyszła dopiero pod wieczór na to oczyszczenie boksów nie wiem dlaczego tak powiedział tu jest tyle pracy a ja przecież nie biorę za pomoc nawet złotówki tyle tylko że wsiądę po pracy na konia i pojadę w las dla przyjemności a jednak przyszedł dużo wcześniej niż cię o to prosił zauważył górny tak bardzo martwił cię stan końskich kopyt matka nauczyła mnie odpowiedzialności młodsze rodzeństwo rozumie pan a pan zabielski naprawdę miał się wczoraj kiepsko Pomyślałam, że jeśli dziś też tak będzie, to kto porządzi konie? Nie można do nich podchodzić, kiedy jest się w nerwach. One to czują i same stają się niespokojne. Ale on podszedł i stało się najgorsze. Może gdyby to nie chodziło o harfy, tylko o tego drugiego kucyka wciąż by żył. Może wyczuła od niego alkohol. Dziewczyna spuściła wzrok. Harfie jego zapach nigdy nie przeszkadzał. Była do niego przyzwyczajona. Ale owszem, panu Zabieskiemu zdarzało się popijać. Ostatnio trochę więcej niż kiedyś. To ze zgryzoty. Pił wczoraj? Na pewno nie przed moim wyjściem, a potem to nie wiem. Julia dała dyskrytny znak górnemu, żeby zostawił ją samą z ciałem. Chciała przyjrzeć się zwłokom bez obecności nastoletniego świadka. Górny położył dziewczynie dłoń na ramieniu i pociągnął w stronę wyjścia. Pokaż mi jego biuro. Przy okazji napijemy się czegoś ciepłego. Pan Zabielski miał tu chyba jakąś herbatę? Oboje mieli wrażenie, że Daria ma już dość przybywania w stanie i patrzenia na martwego właściciela. Z ulgą dała się wyprowadzić górnemu na świeże powietrze. Julia przykucnęła przy Zabielskim. Uniosła lekko jego kark, by przyjrzeć się klatce piersiowej i twarzy. Jeśli uderzenie kopyta trafiło właśnie tam, z pewnością zabiło go na miejscu. Twarz wydawała się niedraśnięta, ale pod rozpiętą, kraciastą koszulą zauważyła w okolicy serca siny ślad. Owalny, wielkości dużej męskiej dłoni. Podniosła się z kucek i przeszła do boksu obok. Harfa zajęta była piciem. Julia miała więcej sposobność, by przyjrzeć się klaczy. Czernie i sierść była doskonała. Nawet łeb pozbawiony był tak często spotykanej białej plamy między oczami. Lśniąca, idealnie wyczesana grzywa spływała na jeden bok. — Ktoś tuż do o tobie mówi, piękna istoto — zagadała do konia. — Podobno zamieniłaś się w bestię. Klacz oderwała się od poidła i zrobiła dwa kroki w kierunku Julii. Przysunęła łeb do jej twarzy i obwąchała włosy. Julia poczuła jej wilgotny oddech na szyi, ale nie cofnęła się. Położyła dłoń na nozdrzach harfy. Były miękkie jak aksamitne. Tylko ty wiesz, co tu się stało. Gdybyś potrafiła mówić, powiedziałabyś mi, jak zginął twój pan, prawda? Koń prychnął cicho i poruszył be. Julia otworzyła drzwi boksu i wsunęła się bokiem do środka, przylepiwszy plecy do ściany czekała. Spodziewała się jakikolwiek oznaki nerwowości, ale Harwa wciąż była spokojna. Wypnęła czarnym okiem na intruza, po czym wróciła do poidła. Życie ci niemiłe? Usłyszała za sobą głos górnego. Złapał ją za rękę i wyprowadził na przestrzeń między boksami, a potem zatrzasnął drzwi zagrody i upewnił się, czy rygiem dobrze trzyma. Jest spokojna, pogadałyśmy sobie trochę odparła Julia. Co z dziewczyną? Odesłałem ją do domu. Na dziś ma dosyć wrażeń. Wyjął telefon i zaczął szukać jakiegoś numeru. Co robisz? Julia zerknęła mu przez ramię. A ja jak myślisz? Trzeba zabrać stąd ciało, zanim opanują je muchy. Chyba za nadto się śpieszysz. Wiesz, że to nie był wypadek? Wiem, że facet zginął tragicznie. Hodował harfel od źrebaka, więc to cholernie przygnębiające, ale takie sytuacje się zdarzają. Bo konia spoczyło wycie wilków? Nie możemy tego wykluczyć. Mruknął Adam, nie odrywając wzroku od ekranu. Zwierzę broni się w ten sposób przed niebezpieczeństwem. Wali kopytami na oślep. Może nie znam się za dobrze na koniach, ale wiem jedno. Walą kopytami tylko ze względu na ślepe pole widzenia w okolicach zadu. Wystarczyło więc, że Zabielski zaszedł harfę od tyłu. — Widziałeś, gdzie leżą zwłoki? — Tak, Julia. Pod żłobem. Otworzyła na oścież boks z ciałem Zabielskiego. leżą przy ścianie przeciwległego i do wejścia. Gdyby koń stał przodem do drzwi boksu, rozpoznałby Zabielskiego bez najmniejszego problemu, nawet w ciemności. Jaki więc miałby powód do nerwów? Otóż żadnego. Obecność właściciela zadziałałaby uspokajająco, niestresogennie, czują spokój bijący od człowieka. Harfa wyraźnie czuła mój, kiedy weszłam do niej kilka minut temu. Widziała mnie pierwszy raz w życiu i nie zrobiła nic, by mnie przepędzić Nic, rozumiesz? Więc to miał być eksperyment? Poniekąd. Załóżmy jednak, że kiedy przyszedł Zabierski, klacz stała zadem do wejścia. Z niewyjaśnionej przyczyny poczuła rozdrażnienie tym, co dzieje się poza jej polem widzenia i zaatakowała. Gdzie, leża... gdzie leżałoby ciało? Tu, gdzie teraz stoimy my. Przy drzwiach, nie pod żłobem. Nie ma innej opcji górny. Po uderzeniu Zabierski mógł jeszcze żyć i się ruszać. Czołgałby się wtedy w stronę wyjścia, czyli znowu do miejsca, w którym stoimy. Zrobił to samo, co zrobiła Julia, oglądając zwłoki. Przekręcił je tak, by swobodnie obejrzeć głowę i tors. Popatrz tylko. Wskazał na owalną plamę stężonej krwi na piersiach mężczyzny. Kształt kopyta odcisnął się idealnie. Wzruszyła ramionami. Tak, odcisk rzeczywiście jest idealny. Szkoda tylko, że taki szeroki po obwodzie i domknięty. Widziałeś kiedyś domkniętą podkowę, poza tym konie zwykle nie noszą skorodowanych podków Górny ponownie odchylił koszulę Zabielskiego, dopiero teraz zobaczył na niej kilka drobnych fragmentów rdzy. Kolejna sprawa dla prokuratury, stwierdziła Julia. Cmoknął z niesmakiem przez zęby. Jasna cholera, coraz mniej mi się to wszystko podoba. Po co ktoś miałby zabijać właściciela ujeżdżalni? Żył z dala od ludzi, interesowały go tylko konie. Wiesz o nim tyle, ile sam ci powiedział. Trzeba przetrząsnąć jego biuro. Szum powiedziane. Ten pokój, w którym przyjmował zapisy na jazdy, to zwykła kanciapa z papierowym rejestrem klientów. Ale widziałem, że za biurkiem są kolejne drzwi. Julia wyminała go i stanęła w progu stajni. Na co czekamy? rozejrzał się za czymś po kątach na jednej ze ścian poza dwiema uprzężami wisiała czarna końska derka zdjął ją z haka i nakrył nią ciało zabylskiego muchy stwierdził odgarniając się od wirujących nad głową owadów już zaczynają się gromadzić ale koziej wcisnął na głowę kask i wyprowadził motocykl z garażu podciekł mu po plecach z gorąca skórzany komplet do jazdy był ekstrawagancki i kosztował go fortunę ale pod kurtką i spodniami ciało zaczynało się powoli gotować Obylejący się z nieba żar przystopował do końca tygodnia, pomyślał, patrząc na bezchmurne niebo. W przeciwnym razie zabawa w dusznej remizie może nie przyciągnąć zbyt wielu chętnych. Młodzi wypiją zimne piwo na zewnątrz, ale nikt nie będzie się dobrowolnie dusił w zamkniętym pomieszczeniu. Przegrzane klimatyzatory nie dadzą rady ochłodzić klubu nie przy tej temperaturze. Zamówiony zespół miałby grać przy pustej sali kurtyny wodne widział kiedyś takie w warszawie w szpanerskich ogródkach piwnych przyciągały klientów którzy podstawiali pod nie twarze i czerwone od ciepła oraz karki dlaczego miałby nie zainstalować takich samych w milano jeden porządny zraszacz przy wejściu a drugi mniejszy nad parkietem tego we wsi jeszcze nie było żeby podczas tańców opadała na ludzi chłodna bryza jeśli kup ma odnieść sukces w dniu otwarcia musi załatwić kurtyny wsiadł na swoje bmw i włączył silnik Droga przez las wiodła na skróty i oszczędzała czas, jaki zmarnowałaby wybierając asfaltową szosę, by dostać się na krajową S7. Samochodem osobowym nikt się tu nie pchał, za dużo dziur. Jednak zwrotny motocykl gładko mijał wyrwy. Alek zwolnił dopiero na skraju puszczy, gdy na wprost niego pojawiło się nieco zaspana dziewczyna na czerwonym rowerze. Widywał ją czasu do czasu, jak jechała do ośrodka Zabielskiego albo z niego wracała. Ilekroć go mijała, czuł ciągnący się za nią zapach koni. Nie wiedział, jak ma na imię. Musiała mieszkać gdzieś na obrzeżach wsi. Za każdym razem, gdy się spotykali na drodze, odrzucała do tyłu głowę na powitanie, jakby byli dobrymi kumplami. Jednak teraz nawet na niego nie spojrzała. Przejechała obok, zaciskając ręce na kierownicy i wbijając wzrok w horyzont. Zgasił silnik i zdjął kask z głowy. Hej! zawołał, nim odjechała w lasu. — Stało się coś? Był pewien, że go zignoruje, lecz zatrzymała się i zeskoczyła z siodełka. Skręciła przed nim kołem, jakby miała zamiar zawrócić, ale najwidoczniej zrezygnowała z bliższego kontaktu, bo tylko stanęła jak wryta. – Nic ci nie jest? – zagadnął ją ponownie. – Nie. – odparła dość cicho. – Mnie nic, ale pan Zabielski nie żyje. Znałeś go? Byłoby dziwne, gdyby ktoś z mieszkańców okolicznych wsi nie znał koniarza. Ludzie kiedyś przyprowadzali do niego swoje dzieciaki i sadzali na kuca, robiąc rundę dookoła padoku. Przy okazji pstrykali maluchom pamiątkowe zdjęcia, że niby tacy z nich dżokeje. Po kilku latach ujeżdżalnia jakoś spowszechniała i przestała być atrakcją. Zabielski zaczął mieć problemy z utrzymaniem biznesu. Mógł liczyć jedynie na przyjezdnych z miasta lub pasjonatów koni, którzy wpadali do stacjonaty na kilka godzin, po czym znikali do następnego weekendu. Od poniedziałku do piątku mało kto tam zaglądał, zwłaszcza jesienią i zimą. – Na pewno mówił ci o nim ten twój kumpel – powiedziała już znacznie głośniej. Bywał u niego i to dość często. Chyba się nawet przyjaźnili – Musiała w końcu uznać, że komunikacja na odległość nie jest najwygodniejszą formą rozmowy, bo szarpnęła kierownicą i podeszła bliżej Alka. Ocenił w mgnieniu oka, że nie jest aż tak tęga i niska, jak mu się wcześniej wydawało. Nogi też miała całkiem zgrabne. W szortach do kolan wyglądałyby nie najgorzej. — Nie żyje? — spytał, ignorując jej dociekania. — Jesteś pewna? — To był wypadek. — Wstajni, Od kopyta. Okropny widok. — Boże, jaki okropny. Jeszcze teraz trzęsą mi się nogi. — Widziałaś, jak on... — No wiesz... Jak zginął? Nie, nie widziałam. Pewnie był wtedy sam, jak zwykle zresztą. Teraz jest tam policja, oglądają stajnie. Kazali mi odjechać. Alek oparł motocykl na podpórce i podszedł do granicy drogi i ogrodzenia, za którym rozciągał się teren ujeżdżalni. Wytężył wzrok, by zobaczyć, co dzieje się 200 metrów dalej, przy murowanej stajni. Dziewczyna mówiła prawdę. Obok auta Zabielskiego stał jeszcze jeden wóz. Szukają czegoś konkretnego? Zapytał, nie odrywając oczu od małego parkingu przed biurem stacjonaty. Mówiłaś, że to był wypadek. Wiesz, jak jest. Muszę wszystko sprawdzić. Policja bywa podejrzliwa. Jasna sprawa. Mruknął. Ledwie zauważył wyciągniętą w jego stronę rękę. Tak w ogóle jestem, Daria. Nie zdejmując rękawicy, potrząsnął jej dłonią. Miło mi. Mnie bardziej. Na jej policzki spłynął rumieniec. Od dawna chciałam cię poznać, teraz przez tę śmierć nie słyszałam nawet, że nadjeżdżasz. Przepraszam. Bąknął pod nosem coś, czego nie dosłyszała. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy zagadnęła ponownie ale nie zareagował zawróciła z rowerem na ścieżkę wskoczyła na siodełko i postawiła na pedałach stopy w trampkach to do następnego razu powiedziała już całkiem bez przekonania że usłyszy to samo od alka jak przypuszczała nawet na nią nie spojrzał gapił się jak otępiały na i dwójkę ludzi którzy przechodzili właśnie ze stajni do biura sąsiadującego przez ścianę Odjeżdżając w raz obejrzała się za siebie, chłopak wciąż stał przy motocyklu i zaciskał pod pachą kask z namalowanymi czerwonymi pomieniami. Śmierć Sabielskiego niewątpliwie go poruszyła, dlatego tak za nie mówił, wręcz skamieniał. A może był po prostu zwykłym bucem na drogim BMW, który nie zamierzał spoufalać się z kimś takim jak ona. Nie tak to sobie wyobrażała przez ostatnie dwa lata, odkąd zrozumiała, że lubi go bardziej niż innych chłopców. Szkoda, że tak ją zlekceważył. Może gdyby był trochę milszy, powiedziałaby mu, co podsłuchała pod ścianą za zanim odjechała ze stacjonatem, że śmierć zabioskiego mogła nie być zwykłym wypadkiem. Michalina Bodner natknęła się na żonę Maciejewskiego nie całkiem przypadkowo. Odkąd wysłała Julii zdjęcie, jak spacerują razem po parku, sumienie nie dawało jej spokoju. Powinna czuć się dobrze z tym, że robi wszystko, by krawiec raz na zawsze zamknęła za sobą przykry rozdział w życiu, ale sposób, w jaki rozegrała pierwszy akt, chyba nie był najlepszy. Julia nie odezwała się, dając tym samym sygnał, że jest raczej wściekła, a nie wdzięczna. Wysłanie tego maila okazało się naprawdę głupie, co stwierdziła po w czasie. Nie wiedziała, jak tam tamta kobieta ma na imię, ale już dobrze znała jej twarz. W tak małym miasteczku wpada się na siebie raz po raz, nawet gdy się tego nie chce. Wystarczy wyjść na główny rynek lub skwer, gdzie zbierają się ludzie w słoneczne dni. Teraz też przysiadła na jednej z ławek naprzeciw okrągłej fontanny. Była jeszcze nieczynna, ktoś w urzędzie miasta najwyraźniej zapomniał, że przy 26 stopniach przydałoby się włączyć zasilanie wody. Jego żona już tam była, z książką i ukrytym pod wielobarwną sukienką zaokrąglonym brzuchem, który nieustannie gładziła, nie odrywając przy tym oczu odpowieści. Obok niej stał na ławce mały koszyk z termosem i prawdopodobnie czymś do jedzenia, bo Michalina dojrzała wystający biały papier, w jaki zawija się piknikowe kanapki. Sama też korzystała z 40-minutowej przerwy na lunch. Było południe, słońce grzało jak opętane. Miałaby pójść do stołówki, dusić się w murach? Kupiła na wynos potrawkę z duszonych warzyw. Nie zamierzała do niej podchodzić. Bywają sytuacje, które rozwiązują się same i na to liczyła. Na razie maczała widelec w potrawce i przyglądała się tej wysokiej blondynce z gładko ściągniętymi w kuzyk włosami. Owszem, była ładna, ale nie aż tak, by można było stracić dla niej głowę. Ona by nie straciła. Zradziłaby ją zbyt długa szyja i blada cera. Stanowczo zbyt blata. Miała jednak w sobie coś tajemniczego przyjechała tu, żeby urodzić? pewnie tak, zatem Maciejewski zostanie ojcem szkoda, że nie zrobił dziecka Juli. mieliby pięknego synka albo córkę Michalina przełknęła bakłażana i zajrzała do torby w poszukiwaniu chusteczki, by wytrzeć cieknący po brodzie sos chusteczek jak na złość nie było wysypała zawartość na ławkę i zakleła cicho pod nosem proszę, usłyszała po chwili podniosła oczy z nad torby najpierw zobaczyła opięty pod kolorową sukienką brzuch zaraz potem ręka żony Artura która podawała jej papierową serwetkę Lepiej tego nie wycierać rękawem. Niech pani weźmie, mam zapas. Kiwnęła w podziękowaniu głową i szybko wyczyściła chustką brodę. Chciała bąknąć coś dowcipnie o swoim gapiostwie, ale kobieta odeszła tak samo szybko, jak się pojawiła. Znów siedziała na swojej ławce, ale nie sięgała po książkę. Ktoś do niej zadzwonił, więc wyjęła telefon z koszyka. Rozmówca musiał być jej bliski, bo rozpromieniła się, gdy tylko słyszała jego głos. Mówiła po angielsku. Michalina nie błyszczała, jeśli chodzi o znajomość języków obcych, ale nie była aż tak niedouczona, by nie wychwycić kilku zdań i nie zrozumieć ich sensu. Rozmowa nie była długa. Trwała minutę, może dwie. Kiedy kobieta się rozłączyła, ponownie chwyciła za książkę. Posłała przy tym Michalinie przyjazny uśmiech i rzuciła smacznego. Bodnar jednak nie zamierzała kończyć potrawki. Coś trzymało ją za gardło. Słowa, które zdołała wychwycić z rozmowy żony Maciejskiego, były naprawdę proste. I co gorsza, wyjątkowo paskudne. Szuflady w biurku Zabielskiego były przepełnione papierami, ale uporządkowane. Przede wszystkim leżały w nich dokumenty typowe dla prowadzenia działalności gospodarczej, księgi rachunkowe i poukładane rocznikowo rejestry klientów. Większość kart w tych rejestrach była niezapisana, bywały dnie, a nawet tygodnie, w których nikt tu nie zaglądał, by wynająć konia. Przykry widok, pomyślała Julia, odkładając katalogi na miejsce i sięgając po to, co znajdowało się w dolnej szufladzie. Tekturowe zamykane pudło skrywało zupełnie inne skarby. Zabielski musiał być wyjątkowo sentymentalny i mieć słabość do wspomnień, bo każdy z drobiazgów przypominał o historii ujeżdżalni. Julia wysypała na blad breloki z końskimi łbami, kilka gumowych branzoletek odstraszających owady, ale głównie zdjęcia. Na jednym z nich widać było grupę kilkudziesięciu osób uśmiechniętych, trzymających plastikowe kubki i znoszących toast. Pośrodku gromady stał Zabielski z wielką butelką szampana, a nad ich głowami widniał napis Rancho Stacjonata 2005 rok. Dzień inauguracji. Kolejne fotografie przedstawiały pierwszych jeźdźców, którzy dumnie prężyli się na końskich grzbietach. Pełno tu wspomnień, jest nawet księga pamiątkowa, powiedziała, otwierając bordową układkę memuaru. Oby ci się dobrze kręciło. Wiatru w grzywach, utrzymania w siodle. Przeczytała, po czym przekartkowała księgę do końca. Sabeelski miał szansę na ciekawe życie. Szkoda, że skończył je tak szybko i na dodatek w tak fatalny sposób. Gdyby ci było mało zdjęć, tu są kolejne. Chyba jego ulubione, bo w ramkach. Górny przesunął wzrokiem po przybitek do ściany wysłużonych kantarach i dzwonkach do sań i zatrzymał go na fotografiach zrobionych podczas sany. Z końskich pysków buchała para. W saniach tłoczyły się zziębnięci, lecz zadowoleni ludzie. Zdjęcie wykonano i za dnia, i po zmierzchu. Nastrojowe były zwłaszcza te, które przedstawiały zamontowane przy saniach pochodnie. Wszyscy dopóty są mili, dopóki nie zaczynasz odnosić sukcesów. Powiedział, nie odrywając oczy od ściany z pamiątkami. Potem patrzą na ciebie spodełba, jak nie przymierzając te zbolałe konie. Mają takie smutne oczy, jakby działa im się krzywda. Julia stanęła obok niego i przyjrzała się odbitkom. Może dlatego Zabielski sam nie powoził, żeby nie brać udziału w tym, jak się męczą. Zauważ, że na żadnym zdjęciu nie siedzi na koźle, tylko stał z aparatem i pstrykał pamiątkowe fotki. Piękne. Miał smykałkę do uwieczniania magicznych momentów. Trudno zrobić złe zdjęcie zwierzętom, są doskonałe z natury. I nie potrzebują filtrów. Dodał górny. Popatrz na to z jesieni. Ten na deszczu. To chyba harfa, obłędne. A ten biały? Nie widziałam go w stajni. Mówiłem ci, że jednego konia zagryzły wilki. To pewnie on. Szkoda, bo wyjątkowy okaz. Julia bardziej interesowało biurko, tego wróciła do przetrząsania szuflad. Poza wysuszoną butelką koniaku znalazła równo złożony plik kartek. Bardzo ciekawe. Powiedziała pod nosem, przyglądając się dokumentom. Wiedziałeś, że Zabielski kilkakrotnie składał wnioski o dofinansowanie ochrony rancza? To kopie jego podań. Tak, wspominał, że chce postawić nowe, solidne ogrodzenie. Bał się powtórnego ataku wilków. Taka inwestycja to kupa forsy. Sam nie dałby rady tego sfinansować. Odmowy z sołectwa. Trzy, rok po roku. Uzasadnienia równie cienkie jak kartki, na których je przysłano. Brak podstaw prawnych, brak finansowego uzasadnienia i o! To naprawdę interesujące. W ostatniej odmowie powołano się na brak stabilności emocjonalnej inwestora. Pokaż. Górny wyciągnął rękę po pismo. Zarzucono mu zaburzenia psychiczne. Nie inaczej, zrobiono z niego chorego na umyśle. W okrągłych słowach, ale oficjalnie, z pieczątką i datą 17 września zeszłego roku. To jeszcze nie koniec. Na deser mała niespodzianka. W koszu pod biurkiem znalazłam wzór jego najnowszego wniosku o grant, napisany na komputerze i z odręcznie poprawkami. Julia przesunęła wzrokiem po linijkach. Niezbyt był gracz z tego Zabielskiego. Posłuchaj tylko. Zaznaczam, że kolejne odrzucenie wniosku o dofinansowanie ośrodka jeździeckiego Rancho Stacjonata spotka się z moim zdecydowanym działaniem. Niedopuszczalna jest konsekwentna i bezpodstawna odmowa wsparcia tak zasłużonego obiektu sportowo-rekreacyjnego, jakim jest wspomniany ośrodek. Jeśli więc zajdzie potrzeba, udowodnię, na jakie niesłusznie cele zostały dotąd przeznaczone środki finansowe. I tu następuje wyliczenka przekrętów Sołtysa, ale nie to jest najciekawsze. Słuchaj dalej. Jeśli zaś chodzi o naruszenie moich dóbr osobistych, jakimi są dobre imię i nieposzlakowana opinia, zostanie wytoczony proces, na którym wykaże, jakiego karalnego czynu dopuścili się i tu zamazane. Na pewno w oryginale dokończył swoją myśl. Tak czy owak mamy do czynienia z pogróżkami. Pozostaje pytanie, czy Zabierski wysłał to pismo do adresada, czy dopiero zamierzał to zrobić? Trzeba z nim pogadać, to znaczy z tym. Julia rozprostowała róg kartki, by dobrze przeczytać nazwisko: z antonim Bugajem poślij do niego szymańskiego. Ty sam nie powinieneś się pokazywać we wsi, przynajmniej jeszcze nie teraz, bo jestem z telewizji. Trzeba zakończyć tę zabawę. Twoja prowokacja nie dojść, że nie wypaliła, to jeszcze komplikuje mi robotę. Minęły dopiero dwa dni, trzeba czekać. Chyba tylko na cud, idę zapalić. Wyszedł przed biuro, by przy okazji sprawdzić, czy na drodze nie pojawiły się auta cichockiej z załogą i sierackiej. Trakt prowadzący do stadniny wciąż pozostawał pusty. Jedynie żółte tumany kurzu unosiły się nad ziemią, pogalniane wiatrem. Wydawałoby się, że tak tu spokojnie. Te małe mieściny. Każda ma swoje tajemnice. Co mówisz? Dobiegł go z gabinetu głos Julii. Mówię, że czas otworzyć te drugie drzwi od zaplecza. Zabieski musiał gdzieś trzymać do nich klucz, sprawdź półki i tę przeszkloną gablotę. Julia nie zamierzała tracić czasu na przekopywanie biura metr po metrze i odblokowała zamek swoim wytrychem. Brzęk szpikulców był dużo cichszy od dźwięków końskich dzwonków zawieszonych na ścianie. Układasz sobie w głowie poemat o urokach wiejskiej przyrody, czy wchodzisz tu ze mną? Zabołała. Górny zgasił papierosa o podeszwę buta i oderwał ramię od futryny. To nie był składzik, jakiego się spodziewali. Zwykle zestawione są pod sufit, niepotrzebnymi rupieciami, które kumulują się w ciągu lat. A ich jedynym przeznaczeniem jest zbieranie kurzu. W pakamerze Zabielskiego o wielkości 3 metrów na dwa rupieci nie było wcale żadnych, pudeł ani przedmiotów związanych z działalnością stadniny. Pod jedną ze ścian stało polowe łóżko z cienkim materacem zasłanym wełnianym kocem, a drugą połowę pomieszczenia zajmował wąski metalowy regał sięgający połowy ściany. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że półki były puste. Tylko na jednej z nich stała metalowa kasetka wielkości pudełka do butów. Wyglądała niemal identycznie z sejfem, który stanął ostatnio w mieszkaniu Julii. Rozumiesz coś z tego? Górnie szarpnął za uchwyt skrzynki. Była zamknięta. odsuń się, spróbuję otworzyć. Wytrych tym razem nie zadziałał. Ostrza zgiwały się z zapadek. Trzeba przywiercić. Julia z rezygnacją schowała swoje nożyki do skórzanego etui. Ale nie tu. Musimy ją stąd zabrać. Wrócimy do bagażnika i zawieziemy do ciebie. Górny zakołysał się na ugiętych nogach. Nie ma takiej możliwości. Nie zamierzam za to beknąć. Otworzymy skrzynkę razem z technicznymi. Albo i nie. Wszystko zależy od tego, jak prokuratura zaklasyfikuje śmieć Zabielskiego. Jeśli uzna, że to był wypadek, kasetka na zawsze pozostanie zamknięta i nie dowiesz się, co koniarz w niej ukrywał. Hakina na Sołtysa? Górny położył dłoń na sejf i zakręcił na nim młynka palcami na pewno coś, co miało nie wpaść w niepowołane ręce. Wciąż się wahał. Wokół śmiertelnego żniwa, jaki zbierała puszcza, mnożyło się zbyt wiele znaków zapytania, a odpowiedzi nie przybywało, nie takich, na jakie liczył. Jeden krok do przodu dwa do tyłu najpierw zwłoki dziewczyn, teraz nagła śmierć człowieka, który nie dość, że odnalazł ciała, to na dodatek miał pięku z miejscową władzą. Górny nie podejrzewałby się recka mogła zbagatelizować okoliczności śmierci Zabielskiego, ale jeszcze pół godziny temu on sam był święcie przekonany, że zgon nastąpił skutek nieszczęśliwego splotu okoliczności. Ile czasu potrzebowała prokuratura, by stwierdzić, że to jednak było morderstwo i wrócić na miejsce zbrodni? I czy kasetka stałaby jeszcze wtedy na tej metalowej półce? Tracimy czas górny. Julia zdawała się czytać w jego myślach. Szarpnął za uchwyt kasetki, bez słowa wyniósł ją ze składziku. Wrzucił do bagażnika w ostatniej chwili. Na pylistej drodze majaczyły już wóz techniczny i Mercedes Sierackiej. Nie musi na razie wiedzieć o tej skrzynce. Adam trzasnął klapą kufra. Zresztą może się okazać, że Zabielski trzymał w niej same śmieci cichocka wyskoczyła z samochodu pierwsza prokurator najpierw wolał wyjrzeć przez otwartą szybę mercedesa wciągnęła w dno zapach słomy wymieszanej z łajnem mam nadzieję, że nie fatygowaliście mnie tu bo ktoś dostał zawału od kopnięcia kopytem pokręciła z desaprobatą głową Szymański mówił mi, że to był wypadek to jak? wypadek czy morderstwo? Julia podeszła do jej auta i pociągnęła za klamkę przypuszczam, że tak upozorowanej zbrodni jeszcze nie widziałaś Można myśli, że genialnie? Zainteresowała się Sieracka, po czym wysunęła nogi w czerwonych szpilkach. Że tak głupio, zapraszam do końskiego boksu. Ze stacjonaty Julia wróciła do domu taksówką. Reszta ekipy została na miejscu. Technicy rozkładali sprzęt i czekali na pojawienie się patologa. Nie chciała dłużej w tym uczestniczyć i nie mogła. Śledztwo należało do górnego, a ona nie zamierzała kręcić się wśród jego ludzi, zwłaszcza na oczach Sieracki, która i tak patrzyła na ich dwoje z podejrzliwością. Lepiej było się ulotnić. Na oglądanie zawartości skrzynki umówili się na późny wieczór. Do tego czasu Julia chciała zająć się sobą. Na jutrzejsze szkolenie z uwodzenia powinna przynajmniej zadbać o paznokcie. Postawiła na parapecie lakier i przysunęła do okna bujany fotel. Pociągnęła ociekającym na czerwono pędzelkiem po płytce paznokcia, kiedy odezwał się telefon. Włączyła głośnik, wróciła do robienia manikiru. O a co tym razem chodzi, Bodnar? — zapytała. — Znowu ją widziałam. Wiesz kogo? — nie wiem i nie mam nastroju na zagadywanki. Żona twojego byłego. Cały czas tu jest, nie wyjechała. Jej prawo. Przestań tam. Prawo. Prawo do niego to ty masz. Julia zamachała w powietrzu mokrymi palcami. Zmieniłaś front? Kilka dni temu mówiłaś coś o zamkniętym rozdziale. Taki zamknięty to on chyba nie jest. Nastąpił z redakcji. Nie mam na to czasu. Ty go znajdź, powinnaś mieć świadomość, co się tu święci. Chyba nie rozumiesz. Nie interesuje mnie. Ma kogoś. Przerwała jej w półsłowa. Ta kobieta. słyszałam jej rozmowę. Nie zwracała na mnie uwagi, kiedy ćwierkała do telefonu. Mówiła po angielsku, ale zrozumiałam wystarczająco dużo. Dodała z nieskrywaną dumą. Nadal nie chcesz wiedzieć? Nie. Nie mój cyrk i nie moje małpy. Cyrk to dopiero będzie, kiedy Maciejewski dowie się, że jego ukochana nosi nie jego dziecko. Pędzelek z lakierem zapisł w powietrzu. Odebrała ci rozum, Bodnar? Koleżanka zaśmiała się gorzko. Z moim rozumem wszystko w porządku, zapewniam cię. Ze słuchem również, ale jeśli wiem, że nie możesz się doczekać aż urodzę naszego syna, nic dla ciebie nie znaczy. Zupełnie nic. Mogła tak mówić chociażby do swojej zagranicznej przyjaciółki naszego, znaczy jej i Artura. To wszystko? Koniec twoich rewelacji? Prawie. Mam nadzieję, że weźmiesz z nas to, co najlepsze. Też powiedziałaby do przyjaciółki? Nauka poszła do przodu, ale o ile mi wiadomo, nie do tego stopnia. A może rozmawiała po angielsku z Maciejewskim? Że niby są tacy nowocześni, międzynarodowi? Dorzucę jeszcze coś do komplementu na wypadek, gdyby wciąż ci było mało. Żałuję, że to nie ty będziesz przy mnie w tej ważnej chwili. I wiem, że na początku będzie ciężko, ale od tego, co się stało, nie ma już odwrotu. Co tak za nie mówiłaś? Ja na twoim miejscu odkorkowałabym szampana. Jesteś tam? Jestem. Mam nadzieję, że coś z tym zrobisz. Pędzelek przesunął się powoli po kolejnym paznokciu. Nie, Botnar, nic z tym nie zrobię. Na chwilę zapadła cisza. No tak, nie twój cyrk. Wiesz co ci powiem? Że szkoda mi tego doktorka, żeby tak robić mu koło pióra. Życie bywa naprawdę podłe. To tyle ode mnie. Trzymaj się, Julia i zastanów się jeszcze nad sprawą. Mogę się koło tej babki pokręcić i dowiedzieć się czegoś więcej. Daj znać, jak się zdecydujesz. No to w kontakcie rozłączyła się. Julia dokończyła malowanie, po czym zakręciła buteleczkę z lakierem. Złapała nadgarstkami swoją torbę i wysypała z niej zawartość, szukając spaczki paczki wołgów. Wyszła na balkon i płysnęła zapalniczką. Michalina z tym odkorkowaniem szampana mocno przesadziła. Może i większość kobiet w takiej sytuacji szukałaby już kieliszków, ale ona nie czuła satysfakcji. Pierwotna złość na to, że o ciąży tedy dowiedziała się w dość żałosny sposób, minęła. Zastąpiło ją współczucie. Artur na takie upokorzenie nie zasługiwał i w tym akurat Bodnar miała rację każdy tylko nie on. Jeśli to, co powiedziała, okaże się prawdą, znów będzie cierpiał. Tylko o tym myślała, jadąc tracą mokotu w śródmieście. Czy i w jaki sposób powinien się dowiedzieć? I co ważne, od kogo? Bo przecież nie od niej. Nie umówią się na mieście, żeby między łykiem espresso a kęsem bajaderki powiedziała mu, że nie jest ojcem dziecka, na które czeka. Po pierwsze, nie dałaby rady patrzeć mu w oczy w takiej chwili, a po drugie, nie jej rolą jest rozwiązywanie małżeńskich problemów maciejewskich. Lepiej będzie, jeśli pozwoli toczyć się sprawą ich własnym torem. Jej udział w tym bałaganie musi pozostać zerowy. Wjechała w kredytową i zaparkowała pod kamienicą górnego. Dawno tu nie była. Na wąskiej ulicy wciśniętej między zabytkowy budynek ze zdobnymi okuciami przy parapetach, a trzypiętrowy blok z lat siedemdziesiątych. Ten nie był ani ładny, ani nawet czysty. Grafity i zacieki po brudnych deszczach zrobiły stynkiem swoje. Nie pomagały nawet kolorowe witryny biura PTTK, które zajmowało parter. Pchnęła ciężkie drzwi prowadzące na klatkę schodową i wbiegła po stopniach na poddasze. Górny zdążył się już przebrać w dresy i krążył po mieszkaniu w poszukiwaniu odpowiedniego wiertła. Kasetka stała na kuchennym stole, a obok leżała wiertarka. Może ten się nada. Wyjął ze skrzynki z narzędziami świder i spróbował dopasować go do zamka w skrzynce. Weź cieńszy, tym tylko poszarpiesz metal. Co tu tak ciemno? Oszczędzasz na prądzie? Mieszkanie tonęło w wieczornym mroku. Poza ledową listwą świecącą pod kuchennymi szafkami nie było włączone żadnej na światło. Julia zapaliła górną lampę i usiadła na krześle obok stołu. Górny wcisnął przycisk w wiertarce i obrócił głowę w jej stronę. Chwila prawdy. Zgrzyt metalu rozniósł się po mieszkaniu. Po chwili zapadka pękła, wydając z siebie ciche kliknięcie. Górny odłożył wiertarkę i otworzył drzwiczki. — Masz swojego, świętego grala. Targaliśmy to dziadostwo na darmo. Przekręcił kasetkę, by pokazać Julii zawartość. Wsunęła rękę do środka i przesunęła nią po wnętrzu. — Na górnej ściance też pusto. Zaraz, tu coś jest. — Skrubienie nad drzwiczkami. Szarpnęła za niewielki plastikowy przedmiot przylepiony do skrzynki zwykłą taśmą. Karta pamięci. Obróciła kwadratową kostkę w palcach. Nikon. Zapewne z jego aparatu fotograficznego. Coś mi jednak mówi, że nie ma tu zdjęć koni. Aż w taką obsesję nie uwierzę. Julia spojrzała na prześwit w drzwiach prowadzących do sypialni. Nie musiała się wysilać, żeby zobaczyć, że na półkach z modelami okrętów zrobiło się jakby ciaśniej. To co innego. Zastrzeg górny. Jasne, nie mylmy obsesji z klasyczną szajbą, ale masz rację. Nie oko nie chodziło Zabieskiemu. Miał dobre oko, jednak do mistrzów fotografii było mu daleko. Na zdjęciach Harfe nie zarobił tyle, ile zarabiają spec od zdjęć koni arabskich, więc aż tak cenne nie były, żeby miał je trzymać w sejfie. W takim razie chyba czas na wieczorne kino, liczy na porządne trzęsienie ziemi. Górny sięgnął po ładującego się na podłodze laptopa i postawił go obok kasetki. Julia wsunęła kartę pamięci do portu. Zdjęć nie było wiele. Zaledwie około dwudziestu. Wbrew temu, na co liczyli, przedstawiały naturę. Na monitorze zazieleniło się od wysokiej trawy i drzew majaczących w oddali. Widać było, że wszystkie ujęcia pochodzą z tego samego miejsca, jakby oko aparatu koncentrowało się na jednym obiekcie. Tylko perspektywa nieco się zmieniała. Fotografie robione były raz bliżej, raz dalej celu. Ale niewprawne oko mogłoby nawet nie zauważyć różnicy. O żaden szantaż również mu nie chodziło. Stwierdził z rozczarowaniem górny. Myliliśmy się, to zwykłe zdjęcia. Zielsko, drzewa i kawałek asfaltu. Samochód i jacyś ludzie, powiedziała Julia, powiększając jedno z ujęć. Tak, dwoje. Stoją przy Sosie, tylko co z tego? Na razie nic, ale tu na no, następnym jest ich troje, widzisz, trzy głowy, jedna bardzo nisko nad linią trawy. Górny wolał zajrzeć do lodówki, wyjął z niej zimne piwo i uderzeniem szyjki ostu oderwał kapsel. Juli podał szklankę z gazowaną mineralną. Dziwne, powiedziała, nie odrywając wzrok od laptopa. Górny przełknął trzy duże łyki piwa. Co takiego? Na kolejnych zdjęciach znowu jest ich tylko dwoje. Bo ktoś wsiadł już do auta? Na żadnym zdjęciu nie widać otwartych drzwi. Wystarczyło, że Zabielski nie wcisnął akurat wtedy migawki. Górny rozłożył ręce. Być może, ale coś mi tu nie gra. Niepotrzebnie się wkręcasz. Zabielski okazał się dziwakiem, który robi zdjęcia nie tylko koniom, ale i przypadkowym ludziom. Typowy outsider i podglądacz. Nie miał swojego życia, więc kradł je innym. Zapewne nie na trzeźwo, bo to ryzykowne, tylko po solidnej dawce alkoholu. Teraz już wiesz, dlaczego w odmowie z sołectwa powołano się na jego niezrównoważenie psychiczne. A co jeśli ci ludzie nie są tacy całkiem przypadkowi? Zafis nad Julią z butelką, niemal stawiając szkło na jej ramieniu. Odsunął je od siebie, żeby nie wdychać oparów z piwa. Możesz zabrać te zdjęcia na nowolipki i dać technicznym do powiększenia? Niech je dodatkowo wyostrzą, to może coś z nich wyniknie. Uczepiłaś się. Górny wyjął kartę pamięci z laptopa i podrzucił ją w dłoni. Dobra, zobaczę, co da się z tym zrobić. Da świętego spokoju. Dodał. Julia wstała od stołu i podciągnęła żaluzję w oknie. Przekręciła klamkę w oknie, licząc, że wpuści odrobinę świeżego powietrza. Kiedy poczuła smród spalonej benzyny, zamknęła je na powrót. Co się teraz dzieje z ciałem Zabielskiego? Rozumiem, że pójdzie pod nóż. Mina Górnego mówiła co innego. Skwasił się jak po wypiciu nie piwa, ale octu. Jeszcze nie wiadomo, sieradzka ma wątpliwości. A jednak zdawało mi się, że pokazała mi wyraźnie, że... Dla niej to podkowa, ten ślad na ciele. Mhm, mm podkowa. Kto przyjechał zbadać ciało? A jak myślisz? Twój ulubieniec, rajtar. Pojawił się zaraz, gdy odjechałaś. Postawił diagnozę, że to jednak wypadek. I uwierzyła mu. Co mam ci powiedzieć, Julia? Chyba tylko tyle, że będę robił swoje bez względu na punkt widzenia prokuratury. Zobaczymy, co dalej. To była kolejna tego dnia wiadomość, której nie spodziewała się usłyszeć. Podeszła do okna i zapatrzyła się na zapadający na ulicy zmrok. Cała nadzieja w Lipskim, o ile będzie miał szansę obejrzeć ciało. Usłyszała za plecami. Górny objął ją w pasie i zakołysał na boki. Czuła, że zaraz usłyszy pytanie, czy jej ciało zostanie u niego na noc. Co z georadarami? Uprzedziła sytuację. Mieliście wystartować z nimi jutro z rana objęcie się poluzowało dodaj jeszcze, że powinienem się porządnie wyspać przed akcją powinieneś obróciła się do niego przodem najwyraźniej zdążył się już przyzwyczaić do jej zawalowanych wykrętów przed wspólną nocą bo miał całkiem obojętny wyraz twarzy może powiedz prost, że coś jest nie tak przyjrzał się jej uważnie coś nam się wywaliło szkoda, że nie wiem co, ani kiedy a ty oczywiście mi tego nie powiesz, bo i po co nic się nie wywaliło jak się wywali, będziesz pierwszy, który się o tym dowie Pocałowała go w usta, przylepiając się do jego warg na kilka długich sekund Potrzebuje wreszcie odpocząć, to wszystko Wyjaśniła łagodnym głosem To co z tym badaniem terenu? Zaczynamy z cichocką o ósmej Kiwnęła głową o wyście niczego nie znaleźli Zaczęła zbierać się do wyjścia Dopiła swoją wodę, po czym chwyciła za torbę i stanęła w drzwiach Odezwa się jutro wieczorem Dobranoc, górny Nie zapyta co zamierza robić przez cały dzień I tak by mu nie powiedziała Kostek Knot szarpnął kołami swojego wózka inwalidzkiego, by wjechać na rampę, ale nagle się zatrzymał. Na drzwiach małego lombardu, będącego własnością jego matki, zobaczył kartkę z napisem Inwentaryzacja. Wycofał wózek i już miał wykręcić w ulicę prowadzącą do domu, kiedy drzwi się otworzyły. Matka miała podejrzanie czerwone oczy i spłoszony wyraz twarzy. Nie po raz pierwszy. Kiedyś powiedziałam mu, że urodziła się w przeklętej godzinie, albo że ktoś rzucił na nią zły urok. Coś w ten deseń, ale nie pamiętał, o co jej konkretnie chodziło. Teraz też musiała się czymś przejąć, lub czegoś wystraszyć. Co jest, mama? Diabła, zobaczyłaś? Zawołał, starając się, by jego głos zabrzmiał żartobliwie. Zwykle na takie słowa by się przeżegnała, ale nawet nie podniosła ręki do czoła. Rozejrzała się wokół budynku, po czym zeszła na dół i pchnęła jego wózek ku rampie. Nie szarp się z tym, przecież sam mogę. Kostek napiął mięśnie karku i ponownie zakręcił kołami. Przytrzymała drzwi, by swobodnie wjechał do środka. Lubił to miejsce. Pełne staroci, których ludzie pozbywali się z domów, licząc, że ktoś skusi się na rozklekotane radio, pożółkłą suknię ślubną czy serwis z lipnej porcelany. Pachniało płynem desynfekcyjnym i drewnem przerażartem przez korniki. Dla matki był to drugi dom. Biegała po nim ze ścierką i pucowała nadkruszone kryształy oraz mosiężne świeczniki. Latem szyła leniane woreczki, do których wkładała lawendę, żeby mole nie przeżarły jedynego wylinałego futra wiszącego tu od bodajże czterech lat. Stało się coś? Kostek rozejrzał się po kątach. Zatrzymał wzrok na półce, gdzie zwykle stały dwie szkatułki ze srebrną biżuterią. Jednej z nich nie było. Matka kiwnęła głową skinęło kilka rzeczy. Włamanie? Tylne okno, wyjaśniła. Zbite. Dwa dni nie upilnowałam. Może gdybym przyszła tu wcześniej, dwa dni wystarczyły. Robię spis tego, co zabrali. Kostek zakręcił kołami, podjechał do drzwi prowadzących na zaplesze. Pod niewielkim oknem, które tyle razy chcieli okratować, ale zawsze brakowało na to pieniędzy, leżały kawałki szkła. Na co czekasz? Trzeba to zgłosić na policję wyjął z przedniej kieszeni spodni telefon ale zaraz mu go wyrwała nie synu, nie chcę żeby to się rozniosło po wsi kiedy ludzie się dowiedzą, że komis nie jest bezpieczny przestaną przynosić mi swoje rzeczy wtedy będę musiała zamknąć interes na dobre widział jak pod szarą sukienką jedyną, jaka nadawała się do tego, by matka mogła stać zaladą, bez poczucia wstydu z powodu swojego skromnego wyglądu drżą jej ramiona Lombard był jej miejscem, na ziemi przynosił zysk liczony w groszach ale tylko tu czuła się spełniona co zamierzasz? zapytał, choć wiedział co mu odpowie Oddam ludziom co ich ze swoich, albo się za dużo. Może tylko sprawdzić, co zginęło. Pomożesz mi, synku? kostek miał na końcu języka że przy zdolności kredytowej matki o pożyczce w banku można jedynie pomarzyć a swoich pieniędzy ma tyle że wystarczy na miesięczny bilet do warszawy mimo że balansowała na skroju bankructwa traktowała to miejsce jakby świat poza nim nie istniał nie mógł jej odmówić w końcu każdy człowiek ma swoją prywatną świątynię jego świątynią był kiedyś sport w chwili gdy zdarzył się wypadek runęła bez szans na odbudowę nie chciał tego samego dla matki więc tylko pokiwał głową ze zrozumieniem – Od którego kąta zaczynamy? – zapytał, zacierając ochoczo ręce. Wreszcie się rozpogodziła. Chwyciła za długopis i segregator, który służył jej za rejestr, po czym podeszła do regału ze starymi książkami i komiksami. Nie podejrzewała, by ktoś połasił się na coś tak bezwartościowego jak książki, ale wolała sprawić wszystkie tytuły sprowadzonych skrupulatnie z pisem. Kiedy ostatnia pozycja na półce pokryła się swoim odpowiednikiem w wykazie rzeczy zostawionych, odetchnęła z ulgą. – Teraz weźmiemy się do tego – wycelowała końcówką długopisów w ze sprzętem AGD. Kostek podjechał pod wskazane przez matkę miejsce Kiedy blokował koła wózka Usłyszeli pukanie do głównych drzwi Pani Knot odłożyła na stół segregator Ze spisem towaru i poszła przekręcić zamek W drzwiach stał muniek Bugaj Na widok kobiety zdjął z nosa Swoje przeciwsłoneczne rejbeni I skinął na przywitanie głowy Ja do kostka Powiedział lustrując przez przymknięte drzwi wnętrze lombardu Jest? Otworzyła je szerzej A gdzie miałby być? Siedzi albo w domu albo tu Dalej na tych kółkach przecież nie zajedzie Wejdź od razu spostrzegł, że coś jest nie tak, zwłaszcza że pod jego stopami zachrzęściło szkło. Musiało się przyczepić do podeszwy jej buta, kiedy weszła na zapleczu z rozbitą szybą. Włamanie uprzedził jego pytanie Kostek. Jakiś pajac pochciwił się na zestawione bambetle. Mujek zareagował prawidłowo, powiedział, że jest mu przykro i zapytał, czy może w czymś pomóc. Możesz nie przeszkadzać, odparł Kostek. Mów, po co przyszedłeś i zwijaj się stąd, mamy robotę. Bugaj zbliżył się do wózka i położył na kolanach kostka z w srebrnej spożywczej folii. Spojrzał przy tym przezornie przez ramię, by mieć pewność, że knotowa nie patrzy mu na ręce. Zajęta była jednak przeglądaniem segregatora. Twoja dola następna będzie za trzy dni. Wskazał brodą na pakunek wielkości kciuka. Kostek wcisnął szybkim ruchem za winiątko za cholewkę Adidasa. Rozum cię odjęło? Zapomniałeś, że masz wrzucać towar do skrzynki na listy? Tym razem wolałem się spotkać osobiście. Kreten. Masz się trzymać umowy. Nie zapytasz dlaczego? Muniek poruszył ramieniem, jakby coś go uwierało albo strzykało w kościach. Co jest? Zainteresował się Kostek. Ojciec znowu Cię pogłaskał? Bógaj pokręcił przecząco głową. Sam się uderzyłem. W psiarni, o futrynę. Nic mi nie będzie. Mamy do pogadania stary o tym, co się stało. Dodał, ściszając głos. Kostek spojrzał na niego wściekły. Ile jeszcze razy będą to wałkować? Więc mów. Oparł łokcie o podpórki wózka. No dalej, słucham. Nie tutaj. Nie zaprotestował, kiedy mu nie chwycił zawózek, by wyprowadzić go na zewnątrz. Zjechał nim po rampie i wykręcił w stronę bocznej ściany budynku. Stanęli w cieniu dzikiej śliwy przy trzech głazach, które przytoczyli tu z pola, gdy mieli po dwanaście lat. Od tamtej pory to była ich baza, miejsce codziennych zbiórek. Siadali na nich i wyjadali co bardziej dojrzałe mirabelki, plując pestkami kto dalej. Chce zawieszenia broni. Powiedział Muniek, opierając podeszwę buta o kamień. To wszystko staje mi już kością w gardle. Te skrzynki na listy, udawanie, że się nie znamy. Kurwa, co za syf, mam już dosyć tej błazenady. To fatalnie się składa, bo mnie ona odpowiada. Im rzadziej cię widzę, tym lepiej sypiam. Ja prawie wcale. Kostek uśmiechnął się drwiąco i potarł bliznę biegnącą przez środek twarzy. Biedactwo, może się zamienimy? Co, Muniek? Bolałbyś wskoczyć na moje miejsce? Nie pajacuj. I nie wypominaj, bo tego też mam poczuwek głowy. Chyba coś sobie ustaliliśmy wtedy w szpitalu, kiedy składali cię do kupy. Żadnych pretensji. Mało z tego pamiętam, byłem na prochach. Ograniczona świadomość, niejasny ogląd sytuacji. Nie wciskaj mi kitu, bo jest już zupełnie przytomny. Zawarliśmy pakt i to miało nas trzymać w kupie. Dzięki niemu mieliśmy to wszystko przetrwać, ale ty się wyłamałeś. Nie, Moniek, zmądrzałem. Przy okazji próbujesz skaptować Alka. Radzę ci odpuść. Psychem usiada przez to, że musi stać okrokiem między nami, zaczyna poważnie świrować. A mnie się wydaje, że wreszcie zaczyna przyglądać na oczy, kiedy je w pełni otworzy, zrozumie, jaka z ciebie łajza. Muniek usiadł na gładzie i przekręcił wózek z koskiem tak, by mieć jego twarz naprzeciw swojej. Za kilka nowych sancyzatorów, jakie wjadą w prezencie ode mnie do jego nowej budy. Koziej szybkiej zmieni front. Wiesz, że nie będę miał skrupułów, więc przemyśl, czy naprawdę chcesz otwartej wojny. Zastanów się dobrze, bo wtedy popłyniemy razem. We trzech. Każdy z nas trzyma drugiego za gardło. Jeśli jeden zacznie ściskać za bardzo, udusi się kolejny. To mój ostatni raz, kiedy przychodzę do ciebie z białą flagą i proszę, żebyśmy trzymali się solidarnie. Osobno nie przetrwamy. Wyglądał nawet zabawnie z tą zaciekłą miną Jego jasno szare oczy nagle zrobiły się granatowe Kostek zawsze uważał to za wybryk natury Ale dziewczynom to się nawet podobało I jemu nie Pierdol się, Muniek Obaj z Alkiem się pierdolcie Zawrócił kołami i odjechał w stronę rampy Wziął zamach, żeby wtoczyć się na podjazd Gdy był już na górze, poczuł jak ręce Munika łapią za uchwyt wózka W takim razie to koniec naszej wspólnej przygody, przyjacielu Usłyszał nad uchem. Bujaj się na tych kółkach sam, zobaczymy, jak daleko zajedziesz. Mnie już nie ma, rozumiesz? Odpadam. Koniec z dostawą towaru, koniec ze wszystkimi przesyłkami. To źródełko właśnie wyschło. Od tej chwili ty nie znasz mnie, a ja ciebie. A jeżeli zechce ci się kłapać dziobem, to bądź pewny, że za jedno twoje słowo przeciwko mnie, ja powiem dziesięć przeciwko tobie. Muniek szarpnął wózkiem i koła potoczyły się do tyłu. Niebo i bryła budynku zawirowały. Kostek mógł tylko schować w dłonia głowę, zanim uderzył ciałem o ziemię.